No wchodzimy do kolejnego. Ale tu jest zawalony jakiś obiekt. Fajny. Straszne gruzowisko. No. Chociaż tu co? Albo tu mógł ten gdzieś basen być, tylko basen już jest wydłużony. To żeśmy akurat z Kamilem na nami. Wydaje się, że mam parterze, którą teraz jakby pod lewą, bo to tam było trochę miejsca, taki spal, czy ogólnie tu taka mała, patrzcie, jak to wygląda, my byliśmy w tym obiekcie, co tu mogło być, kurde, tylko patrzcie pod nogi, nie? Wiesz, że się nie spodziewałem, że to jest aż takie wielkie. No spadnie na taki kawałek. Tak, już 5 minut z tym. To nie wpadnijcie, ej. Nie, to jest ten sam chyba. Tak, bo to jest te wejście, to żeśmy tam. Dobra. Bo ja nagrywam, no może. Co się stało? No idziemy, może coś jeszcze jest. Tu jest jakaś ścieżka. Znaleźliśmy kolejny budynek. Będziemy mogli wchodzić. Ewidentnie cieplej, no faktycznie. Nie, to jest... Czekaj... To jest scena. Nie. To jest coś innego. To w prawo i w lewo. Co? W prawo i w lewo. No to idziemy w obojętnie, którą... No tutaj chyba już mamy lepszą ścieżkę. O! Dawaj, włączaj to. No jest, ciągle się nagrywa. Cały czas nagrywa? Tak. Tu jakąś drabinę mamy już. Ja dupię. Ale tam było obok jeszcze coś, nie? Chyba. Dobra, bo nie sobie wyjdąc. Tak, jakby się nie umie tu dostać do tego. No tak, dobra, dobra. W lepiej w tym budynku było. Kupka. Kupio? Weszliśmy do jakiegoś kolejnego obiektu. Może tutaj coś znajdziemy, co mogło sugerować, co tam się znajduje. Ale co to było tutaj? O, co? Musi. Nie, tu na bank nie był basen, nie wiem, tu co mogło być. Tu nawet kolejcze pokradli. Ale czekaj, to pokażę. Wszystko jest pokradzione. O, tutaj mamy taki fajny korytarzyk. Ty, ale pierwszy raz taki wielki obiekt mamy. No tutaj już ten strych, to już można powiedzieć, że pomału go nie ma. Co już? Nie, no to głównie jak widać, no jak to Kamil powiedział, natura przejmuje już ten budynek. Się wkrada.
O, tutaj już nie ma co. Już jest totalnie zawalone. Nic, nawet poprócz wyrasta. Dobra, wracamy. No i wchodzimy do kolejnego budynku przez, można powiedzieć, piwnicę. Jesteśmy w piwnicach kolejnego obiektu. Nie, no chyba tu gdzieś będą schody, o ile by nie. Bo jak nie, to dupa. No nie, chyba jesteśmy po prostu w dupie. Tu nie na kolejny, a na kolejny można powiedzieć. No tutaj na tym nie jeszcze całego. Co tu mogło być? Garaże jakieś? Tutaj podobnie są te mienne te stoły. Nie? Patrzcie, tu masz zrobić zdjęcie. Tu kiedyś trumnę stawiali, widzicie? O. Kiedyś podczas tego wystawiali chyba tą trumnę, nie? Ale patrzcie na ten wzór, nie? Z takich jakby... Kaplica to była, mi się wydaje. Tak, tak fajnie prześwietlone. Mówię ci, że kaplica, Kamil. Bez tych pedałów? Patrzcie tutaj. Ej. Patrzcie. Puchy na... Tu zwłoki leżały. Ktoś na tym śpi. A tu ktoś śpi. Dziwna miejscówka. No może zrobić. A tutaj, Damian, tutaj była ta sala i no widzisz, to zerwali, bo ja to widziałem. Tu ten stół stał. I tutaj były te sekcje, nie? Czy jak to się nazywa, preparowali przed tym. Jeszcze nam pozostał jeden budynek, który był prawdopodobnie basenem. Bo basen się znajdował na terenie tego szpitala również. Takie schody już widać, jakieś takie. Obszerny jest ten obiekt, znaczy ten budynek. Tu? Nie, wiecie co tu było? Sala kinowa. Sala kinowa tu była. Ty, no co tu zamieszkać? Widzicie już te schodki. Patrzcie pod ścianę. Sala kinowa i chyba basen był. No, muszę. Tak, ale... Może trzeba gdzieś przejść, innym ten, od nogę. Ale to nie jest w ogóle... Kasia bezpieczeństwa. No chyba właśnie wchodzimy do budynku, prawdopodobnie basenu. Musimy uważać. O, patrzcie, to jest basen. Widzicie te delfiny? Ewidentnie tutaj ta mozaika taka z tymi delfinami. Fajna, nie? I tu musi być basen w tym budynku. O, urbex 2.20, patrz. Ale wiesz, ja nie będę, bo to nie jest urbex, to jest już, jak to się mówi. Tu jest basen. Mamy to. O, mamy i to. No, to jest i woda. Ej, ale tam płotki to jest. Ale możecie popływać jak chcecie.
Mi czy to oświetlić bardziej? Damian świeć tam gdzieś. My przejdziemy się wokoło, nie? No, Kasia zdjęcia, Damian zdjęcia był. Co w tej wodzie tam patrzę śmieci? No, fajne, fajne. Się śpieszycie? O. Tutaj były stanowiska do pewnego skoku z wody. Wiesz co, nie zdziwiłbym się, jakby ta woda tu była od 95, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że to jakaś... nie wiem, no, ciężko stwierdzić. Tutaj były stanowiska do skakania. Ale fajnie, nie? Nawet i basen mieli. No w tym miejscu chcielibyśmy zakończyć naszą eksplorację. Jak widzicie, widzieliście, budynek jest bardzo obszerny, ale jest za to bardzo zniszczony również. No niestety nie udało nam się jakichś ciekawych znalezisk dopatrzyć, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że na was również zrobił wrażenie ten budynek, bo na nas, mimo że jest taki zniszczony, no zrobił ogromne wrażenie i można tylko sobie wyobrażać, jak to mogło wyglądać, no aż szkoda patrzeć na to wszystko. No ale cieszymy się, że tu byliśmy i oczekujemy od was jakiejś aktywności na naszym kanale, łapki do góry, subskrypcji, no i pamiętajcie o tym dzwoneczku, bo to wam będzie przypominać o naszych filmach, no i do następnego. Każdy piątek, godzina 18, no. Cześć.